Siemanderko, cześć i czołem ludziska, tutaj szybek.pl. Na początku filmiku chciałbym wam od razu wyjaśnić, dlaczego przez prawie 3 tygodnie na moim kanale nie pojawił się żaden nowy filmik. Spokojnie, nie było to związane z moim po prostu odejściem od kręcenia. Nie, wręcz przeciwnie, to po prostu była przerwa spowodowana brakiem czasu. Po prostu nie miałem czasu, żeby usiąść na spokojnie, nakręcić jakiś w miarę wartościowy poradniczek i pokazania wam czegoś ciekawego. No niestety, sami wiecie, tak w życiu bywa. W dzisiejszym filmiku chciałbym wam zaprezentować półautomatyczny dispenser. Czemu nie automatyczny? Bo uruchamiamy go właśnie tym przyciskiem na dole. Zaraz omówię budowę, najpierw tylko pokażę, o co tutaj chodzi. Gdy naciśniemy sobie właśnie nasz guziczek, uruchamiamy dispenser, a on po prostu obsypuje nam z tym, co do niego wcześniej włożyliśmy, no w tym wypadku diamentami. Czymżeby innym. Tak. Moim zdaniem użyteczna rzecz. Jakieś zastosowanie lepsze dispensera, wygodniejszy, tak mi się wydaje. Sam mechanizm nie zajmuje dużo miejsca. Więcej miejsca chyba zajmuje po prostu przeprowadzenie przewodu z redstone'u. Dobrze, tutaj jest wersja, że tak powiem, surowa, bez zbędnych dodatków, jak tam jakieś tam krzaczki, kwiatuszki, coś tam, żeby ładnie wyglądało. Nie, tutaj jest po prostu czysta wersja, bez niczego. Na tej samej zasadzie działa. Chowajmy ten śmietnik. Proszę. Więc tak, na czym to polega? Po włączeniu tego guzika uruchamiamy naszą bramkę, o ile się nie mylę, flip-flop. Jedną właśnie z nich prezentowałem z filmiku bodajże o czujnikach światła. W jednym z nich bodajże z tym z villagerem tam właśnie była zamontowana. Jeżeli będziecie chcieli poznać zasady działania tych bramek, z których korzystam, przyznam się, nie jestem znawcą, stosuję tylko te, które są mi potrzebne do jakiegoś urządzenia, bądź sam zrobię jakieś kaleczne, a potem szukam lepszych. Tak, to jest jedna właśnie z odmian tej bramki. Po włączeniu klocek się odsuwa i nie jest przesyłany sygnał z tej pochodni, który blokuje nam właśnie te migające pochodnie. Jak widzicie, cały czas na zmianę któraś miga, więc to tak może lecieć i lecieć w nieskończoność. Tak, na górze jeszcze znajduje się dźwignia uruchomiona, a to dlatego, że po prostu w Minecrafcie tak to działa, że dispenser musi być zasilany stale oraz tym pulsującym sygnałem, żeby rzucał nam itemkami w dość szybkim tempie. Dobra, przejdźmy szybko do budowy, nie będę was zanudzał, bo to zresztą chcecie obejrzeć. No teraz w sumie ta budowa to tylko tak dla formalności, gdyż już, no cóż, wszystko widzieliście, co trzeba. Więc tak, zaczynamy od ścianki, jakiej chcecie. Ja starałem się zrobić po prostu jak najmniejszy ten mechanizm. Jeżeli jest mniejszy, dajcie go w komentarzach, żeby stosować po prostu ten lepszy. Nie wiem, może ktoś zrobił. Nie przygotowałem się aż tak dobrze do tego filmiku. Dobrze. Tutaj robimy taki zygzaczek. Dwa klocki. Kładziemy redstone na dole pod guziczkiem oraz w tym miejscu. I teraz pochodnie. Pochodnie kładziemy na bloku, na którym znajduje się przycisk. Na boku tego klocka, na którym jest redstone zasilany właśnie przez ten redtorch. I jedną pochodnię tutaj. W tym miejscu musimy ustawić jeden repeater ustawiony na 2 kliknięcia. Przyda się również jeden piston ustawiony nad tą pochodnią. No i klocek, który będzie przenosił nam tą energię. Dam czerwoną wełnę. Teraz dla tego, żeby było jeszcze bardziej kolorowo, użyję innego koloru wełny. Tu zrobimy te pulsujące pochodnie. W ten sposób. O, muszę zrobić krótkie cięcie, zaraz wrócę. Dobrze, jestem już z powrotem z wami. Więc tak, teraz wystarczy przeprowadzić tędy redstone, połączyć wasze migające pochodnie razem z bramką flip-flop w ten oto sposób i oto cała filozofia. Jak widzicie, wszystko miga, czyli działa jak powinno. No i trzeba oczywiście włączyć górną pochodnię, bo przepraszam, pochodnię dźwignię, gdyż inaczej będzie w ten sposób wypluwać itemki. Tak, i to tyle, jeśli chodzi o ten mechanizm. Za niedługo myślę, że wrzucę kolejny jakiś filmik. Muszę po prostu znaleźć troszeczkę więcej czasu. Mam nadzieję, że to się wam spodobało.